cygan, nie cyganku, udari o początku. W Teatrze Rosberg w Bytomiu gościnnie i międzynarodowo. Kogo zaprosiliście do współpracy? Tak, u nas na rezydencji była Anna i Marko. Przyjechali do nas z Serbii, z miejscowości Nowy Sad i bardzo intensywnie tutaj pracowali, ponieważ mieli warsztaty i w szkole muzycznej w Bytomiu i na Akademii Teatralnej, na Akademii Sztuk Teatralnych, Wydział Teatru Tańca i tutaj u nas pracowali z naszymi tancerzami od rana do wieczora, po prostu 7 dni w tygodniu pracowali. Spotkaliśmy się też z uczniami 10 ELO w Katowicach, 60 osób przyszło i były to warsztaty dla nich specjalnie przeprowadzone w ramach regionalizacji, czyli posłuchali o miejscowości Nowy Sad w Wojwodinie i mieli też okazję spróbować swoich sił w body percussion. Hello. About Vojvodina, I would like to speak to you as a person who lives there. We are 2 weeks. Jesteśmy tu już 2 tygodnie, ale zostajemy dłużej. Nad czym pracujecie? Pracujemy tu głównie warsztatowo. Jesteśmy w Bytomiu w ramach rezydencji artystycznej z programu Culture Moves Europe. Marko Diniaszki, Anna Werbaszki, znani jako Wonder Band. Jesteśmy grupą teatralną, zajmujemy się muzyką ciała, muzyką bałkańską, działaniami performatywnymi. I także uczymy muzyki ciała. Jak doszło do tej współpracy? 5 lat temu podczas konferencji światowej pantomimy spotkałem ich w Belgradzie. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy i tak 5 lat próbowaliśmy podjąć współpracę i w końcu się udało tutaj do Bytomia ich ściągnąć. Co dają wam takie projekty? No przede wszystkim publiczność. To jest międzynarodowy projekt, więc tutaj zasięgi naszych gości są olbrzymie, ponieważ oni są celebrytami w Serbii, występują tam w telewizji publicznej i na TikToku robią furorę wśród młodzieży swoim body percussion, więc to jest coś, co na pewno nam też podnosi oglądalność. Dzisiaj podglądamy was w czasie pracy z młodzieżą. Co rodzaj lekcji? Czego uczycie? To jest warsztat z muzyki ciała. Opowiadamy im o Wojwodinie, regionie Serbii, skąd pochodzimy, także trochę poprzez muzykę. Mówimy też w ogóle o Bałkanach, o regionie w szerszym kontekście. I także uczymy podstawowych technik pracy z ciałem. Muzyka ciała jest bardzo ciekawa i każdy może się tego nauczyć. Potrzebne jest tylko ciało i głos. Ciao, bum bum. Ciao, bum bum. Czego się dzisiaj nauczyliście? Nowe doświadczenia. Doświadczenia nowe. Poznaliśmy nowe właśnie techniki tutaj. Ciekawe to jest. Poznajemy z innego, nie tylko świata po prostu rzeczy. Dużo się da zrobić, mając tylko do dyspozycji swój głos i ciało? Bardzo. Dużo. Ciekawe to jest. Zobaczyliśmy właśnie, że dużo jest takich rzeczy do zrobienia, mając tylko na siebie. Stop, guys. Jaki był finał tego projektu? Finał projektu to była taka koprodukcja tak naprawdę polsko-niemiecko-egipsko-serbska. Tematem była śląska tradycja i tradycja z Wojwodiny, ponieważ mieliśmy muzykę z Niemiec, z Egiptu i nasi Serbowie z naszymi tancerzami i muzykami tutaj zagrali projekt i to było takie podsumowanie połączenia tradycji śląskiej i tradycji Wojwodiny.